Cześć. Chciałabym Was zaprosić na kolejny odcinek z serii Wakacje w Chorwacji 2022. Pozostajemy w Olawice i tym razem chcielibyśmy pokazać Wam jedną z ładniejszych, najbliżej położonych plaż w okolicy Vela Luka. Zabieramy Was do plaży Adria w Zatoce Plitwina. Do plaży można dojść całkowicie pieszo wokół zatoki. Można także przepłynąć pierwszy odcinek taxi boat do hotelu Poseidon. My tak zrobiliśmy. Następnie około 1,5 km trzeba iść ścieżką wzdłuż wybrzeża. Tam znajduje się plaża Adria. I można także wybrać opcję ogólnie taxi boat z centrum Vela Luki pod sam hotel Adria na plażę. My natomiast wybraliśmy tę opcję wracając. Jeśli chcecie wiedzieć, ile kosztuje taki transport do hotelu Poseidon, do hotelu Adria na wyspę Osiak lub na wyspę Prost, na końcu będzie zdjęcie z aktualnym cennikiem na 2022 rok. Zostańcie z nami do końca. Moja, nima sile koja bi te makla, iz života moga, jer bez tebe, ja sam u svoj svidu sred pakla. Zaspaću ti za Od kada si rekla, ja idem.
zaspaću ti za uvijek. Moja, nima sile koja bi te makla iz života moga, jer bez tebe ja sam u svoj svijetu usred pakla. Zaspaću ti za uvijek. Tuga postala.
Dziękujemy, że byliście z nami do końca. W kolejnym odcinku zabierzemy Was do Splitu. Do zobaczenia. Cześć.